tych wyborach Ruch Palikota w Grudziądzu, tutaj lokalnie, idzie razem z SLD i z innymi organizacjami takimi wam, że tak powiem, no, z wami takimi spójnymi programowo. Nie rzutuje tutaj ta sytuacja, że tak powiem, ogólnopolska na waszą lokalną współpracę? Nie. Tak jak pan redaktor powiedział, lewicowa. My uważamy się za lewicowe, SLD jest lewicowe. Nas specjalnie nie interesuje, bym powiedział, wielka polityka. Nas interesuje miejskie. My chcemy zrobić coś dla miasta i my uważamy, że po to jesteśmy w tym mieście. Jeżeli lewica się połączy, to na pewno możemy zrobić dużo więcej niż każdy osobno z nas. I tak jest nasz cel i takie jest nasze zadanie. Tak postanowiliśmy i tak będziemy robili. W którym okręgu pan startuje i co dla tego okręgu chciałby pan jako radny potencjalny zrobić? Startuję z okręgu numer 4, to jest rząd Strzemięcin-Niszek. To jest taki największy okręg, gdzie właściwie też jest największa ilość miejsc do wzięcia dla radnych, tak powiem. No oczywiście, i największe, ale też i największa odpowiedzialność przez to, bo uważam, że jeżeli komuś się coś obieca, to trzeba zrobić wszystko, żeby to spełnić. Nie można obiecywać gruszek na wierzbie, nie można mówić coś, co jest nierealne. Program w zasadzie, ja bym chciał przede wszystkim pracować dla miasta, ale słuchać ludzi, co oni potrzebują, bo to nie problem jest wyznaczyć sobie jakieś górnolotne cele i powiedzmy obiecać nie wiadomo co jest nie do spełnienia. Na osiedlach przede wszystkim brakuje rzeczy takich, które w centrum miasta się robi, a na osiedlach tego brakuje. No na przykład monitoring. Jest tam jakiś szczątkowy, drobny, ale przecież na osiedlach większość mieszkańców mieszka. Ostatnio tyle kamer zainstalowano w Grudziądzu podobno. No tak, ale tyle, ale to nie jest tak, to nie jest tyle, co jeszcze powinno być. Ale nie tam, gdzie trzeba. I nie tam, gdzie trzeba i nie tak, jak powinny być. Druga to jest Straż Miejska. Uważam, że na osiedlach Straż Miejska powinna być szczególnie w nocy, ale całą noc. Bo oni powinni pilnować tego porządku i oni mogliby to robić. I to byłoby skuteczne i na pewno mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Następna rzecz to jest dogadanie się miasta z osiedlami, czyli ze spółdzielnią mieszkaniową. Bo jest bardzo często tak, że jedna ulica, dwóch właścicieli i nie wiadomo kto co ma robić. Tam brakuje parkingów, tam brakuje podjazdów dla wózków inwalidzkich i dla wózków z dziećmi. Brakuje powiedzmy jakieś miejsca, że ktoś, jakaś osoba starsza idzie, może sobie gdzieś usiąść na jakiejś ławeczce, odpocząć, jakiś mały skwer, przecież to nie musi nic wielkiego być. Ale nad tym trzeba się zająć, nad tym trzeba się pochylić. I oczywiście dla miasta, nie? Infrastrukturalnie tutaj rząd, no i Mniszek, no to troszeczkę chyba są zaniedbane, to chyba każdy przyzna. Tutaj obecna ekipa zakładała, że w tej kolejnej kadencji właśnie rzekomo mają być wykonane remonty, bo Strzemięcin troszeczkę lepiej to wygląda infrastrukturalnie. Jak pan to widzi? No właśnie, bo Strzemięcin jest najstarszym naszym osiedlem, a tamte są jednak trochę młodsze. I łatwo zawsze powiedzieć, że to następna kadencja, następni to zrobią. A to już po prostu czas, żeby to naprawdę zrobić, żeby tego nie odwlekać, bo ci ludzie na to zasługują. Przecież rząd Strzemięcin-Miszek to jest prawie połowa Grudziądza. I dlaczego ta połowa ma być traktowana gorzej niż ta druga połowa? Oni zasługują na to, żeby mieć trochę luksusu, może nie luksusu, ale powiedzmy trochę tego, co powinni mieć. Nie mówimy tam nie wiadomo o jakichś tam akwaparkach czy coś na tych osiedlach, tylko o rzeczach, które mogliby mieć no, za nieduże powiedzmy pieniądze i na pewno wszyscy byliby z tego zadowoleni. A jeżeli można tutaj spytać, obecnie kampania już trwa, chociaż można powiedzieć, no zaczęła się już jakiś czas temu. No widać tutaj z jednej strony niektórzy, jakby to powiedzieć, aspekt pozytywny próbują ukazać, no głównie władze miasta, chociaż nie tylko. Inni natomiast skupiają się na różnych takich, sitwą nazywają, na układach, na tym takim no generalnie na tej czarniejszej stronie kampanii. W jaki sposób pan, w jaki sposób Ruch Palikota razem z Lewicą lub może w jakoś tak w własnym gronie, jak będzie prowadził tą kampanię? Na co będzie zwracał uwagę i co będzie takim oczkiem w tej kampanii państwa? No, tylko chciałem sprostować, że nie Ruch Palikota, tylko twój ruch. Przepraszam bardzo. Ale po prostu nie będziemy prowadzili bardzo agresywnej polityki takiej pokazania wszystkiego na niebo, bo to jest nieprawda. Nie wszystko w Grudziądzu jest złe. Dużo rzeczy da się naprawić niewielkim kosztem, ale chcemy pokazać, co trzeba zrobić. Nie będziemy, powiedzmy, dyskutować na rzeczy, które są jakieś wirtualne i wszystko, bo każde miasto ma zadłużenie. Grudziądz nie należy do wyjątków i bym powiedział na tle Bydgoszczy i Torunia to wyglądamy nawet dobrze. Nie będziemy, powiedzmy, nikogo jakby
próbować rozbić te sitwy, bo owszem, zdajemy sobie z tego sprawę, że są różne powiązania, układy i tak dalej, ale jeżeli Rada Miasta będzie pracowała w sposób rzetelny, będzie pracowała w sposób transparentny, że każdy będzie wiedział co, dlaczego i będzie się wsłuchiwała w to, co chcą mieszkańcy, to to wszystko samo się rozleci. No nie ma na to siły. Tak musi być. Kampania się zaczyna. Jak to będzie wyglądało? Może zdradzi pan szczegóły, bo zawsze pada takie pytanie, jak będą państwo prowadzili kampanię? No i niektórzy mówią, że będą chodzić po domach, że tak powiem, z ulotkami, konwencje, spotkania, internet. Znaczy, chcemy wykorzystać internet, bo internet to jest w tej chwili naprawdę potęga. Ponadto chcemy powiadamiać mieszkańców osiedli, na których będziemy startowali, akurat bo 9 przedstawicieli Twojego ruchu startuje w ramach SLD Lewica Razem. Chcemy powiadamiać mieszkańców, że będziemy organizowali spotkania, na których nie my chcemy mówić, tylko chcemy, żeby mieszkańcy powiedzieli, co oni by chcieli od nas. I tak to chyba powinno wyglądać. Tak powinno się rządzić miastem. A państwa wyborcy, którzy zapewne z państwem się spotykają cały czas, na co zwracają największą uwagę? O, może w ten sposób. Najwięcej chyba w tej chwili jest problem, to jest bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo wieczorem. Dlatego nieprzypadkowo jest to w moim programie, żeby ta Straż Miejska całodobowo, może nie całodobowo, ale całonocnie na pewno była na tych osiedlach. Bo na tych osiedlach naprawdę cuda się dzieją po godzinie, jak po zapadnięciu zmroku. I tam trzeba coś zrobić, trzeba to jakby nad tym zapanować. Trzeba, żeby mieszkaniec, idąc nawet z tego garażu, czy idąc do garażu, czy przyjeżdżając gdzieś z pracy w godzinach wieczornych, żeby czuł się bezpiecznie, w miarę bezpiecznie. Bezpiecznie nigdy nie będzie.